To wszystko działa? Tak, nie, zaczęło się. No dobrze, dzień dobry raz jeszcze. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Dzisiaj mamy niesamowite spotkanie o szympansach. Będziemy dzisiaj ratować szympansów. Dowiemy się bardzo ciekawych rzeczy. Co to za zwierzęta, gdzie mieszkają, co jedzą i jakie mają zagrożenia. O tym wszystkim opowie nam Sara, która pracuje już od roku w Chimpanzee Conservation Center. To jest taka organizacja, która działa, no we Francji mają siedzibę, ale tak naprawdę działają w Gwinei i ratują szympansów właśnie tam. Ja będę tłumaczyć z Kasią dzisiaj, bo Sara nie mówi niestety po polsku. I jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, piszcie od razu w czacie, a na końcu będziemy mieć taką sesję, podczas której Sara odpowie na wszystkie Wasze pytania. Dobrze? Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. A dobrze, dobrze. No to fajnie. Dobrze. Okay, Sarah, that was a very quick presentation of you and your Thank you. Center. Could you please tell us more? Yeah, so as I said, I suppose my name is Sarah. I am 22 years old and I'm living in France. I'm here to present you the Chimpanzee Conservation Center, which is a sanctuary. Perhaps you want to translate right now, I don't know. Yes, just a couple of sentences and then I translate. Sara właśnie powiedziała, że reprezentuje organizację, która się nazywa Chimpanzee Conservation Center. Tak brzmi, że niby to jest centrum, a tak naprawdę to jest sanktuarium, czyli miejsce, w którym szympanse mogą dojść do siebie i potem wrócić na łono natury. Okay, then the Chimpanzee Conservation Center is located in Africa. We're going to see where it is in the planet. And do you want to start the presentation now? Or should I explain? Yes, I think if you have something to show already, that would be really fine. Yes. Sara sure. właśnie powiedziała, że sanktuarium się znajduje w Afryce i za chwilę właśnie zobaczymy, gdzie to jest. Tak przynajmniej powiedziała Sara. Za chwilę pokaże nam fajną prezentację. Yes. So do you see my screen? Yes. Yes. Perfect. So you will see just here a little video of chimpanzees, so kids saving animals. I think this is a new edition with the Chimpanzee Conservation Center. So thank you very much for giving me this time to present our sanctuary, our actions, and our commitments. Okej, okay. Teraz Sara właśnie powiedziała, że opowie trochę o działalności tego sanktuarium w szczegółach. Okay, so first of all, we have to make a little difference on chimpanzees. So the question is monkey, primate or ape, which one is it? Oops, okay. No dobrze, to teraz zaczynają się trudności z tłumaczeniem. Here we go with the difficulties of translation, Sarah. Yes. We are coming, but this is the most complicated thing and then we are okay with that. Sara powiedziała, że teraz badamy różnicę pomiędzy prymatem a małpą. No dobrze. Yes. Here we go. So you have little monkey here on the photos. You can see this. This is called monkeys. And then you will have ape here. They are big ape. So the Aha. difference. Yeah. Okay. I Sara właśnie mówi, że na tych pierwszych trzech zdjęciach, widzicie tu na przykład taki piękny lemur, chyba też jest takim cudownym ogonem. Pierwsze trzy małe zdjęcia to są małpeczki, a pozostałe po angielsku nazywają się ape,
Czyli generalnie po polsku one też nazywają się małpami, ale to są duże małpy, jak na przykład orangutany, kogo my tu jeszcze? I właśnie szympansę też widzimy. So monkeys are little, they are small or medium sized and they have a long tail, whereas apes are huge, big monkeys and they have no tail. Okej, no dobrze, to teraz dla nas też odkryła się ciekawostka, bo właśnie Sara powiedziała, że te małpeczki, one też mają długie, piękne ogony, natomiast te duże małpy mają zazwyczaj właśnie, nie mają żadnych ogonów. So for example, on the first video we saw, we can see that the chimpanzees have no tail. They are like us. So they are not monkeys, they are apes. Okej. I na tym pierwszym wideo właśnie zwróćcie uwagę, że szympansy nie mają ogonów, czyli one dość podobne do nas. W języku polskim nawet mamy takie określenie jak małpy człowiekokształtne, czyli przypominają kształtem człowieka. Yes, so chimpanzees are considered as great apes. So this is a family where you can find chimpanzees, bonobos, so chimpanzees is here, bonobo, gorilla, orangutan, and you have the fifth one, which is us, humans. O, no słuchajcie, i teraz, szympanse należą do tej rodziny dużych małp. I uwaga, oprócz szympansów mamy jeszcze bonobo, to jest ten obok siedzący, taki ciemniejszy, z taką, właśnie, to Sara pokazuje, gdzie jest to bonobo. Mamy orangutana, to jest ten rudy, cudowny, właśnie, tu mamy rudego. I mamy goryla, ten największy i taki chyba najgroźniejszy, jak ktoś oglądał, jak ten film? King Kong, właśnie, to tam był ten największy goryl na naszej planecie, ale uwaga, oczywiście zmyślony, nie ma takich dużych małp na planecie. I słuchajcie, i piąty gatunek w ramach tej ogromnej rodziny to jesteśmy my, ludzie. So here you can see on my screen a little scheme of this family, great ape, and as you can see, the chimpanzee is the most similar to human with 98% of similarities. I uwaga, szympanse podobne do człowieka w 98%. Właśnie jak widzicie na tym schemacie, właśnie szympanse są najbliżej nam, ludziom. So now I have a question for you and perhaps you will write it on the chat. Where do you think chimpanzees live? Like in the air, on the sand, in the water? Where do you think they live? No dobrze, a teraz zadanie dla was, moi drodzy. Napiszcie proszę w czacie, jak myślicie, gdzie żyją, w jakim środowisku żyją szympanse? Czy pod wodą, czy na wodzie, czy na drzewie, czy na piaskach, czy w dżunglach? No już nie wiem, naprawdę. Dżungla, jungle, the answer is one. Yeah, okay. Very good. So you are right. Chimpanzees lives in the forests. This is really important. I słuchajcie, coś bardzo ważnego. Szympanse żyją w lasach i o tym właśnie musimy pamiętać, bo Sara teraz opowie coś ważnego z tym związanego. So the forests of chimpanzees are located in Africa. So Africa is on the video, as you can see here. This is this big continent. No i właśnie, gdzie żyją szympanse? Szympanse żyją w Afryce. To jest taki olbrzymi kontynent. Pewnie o nim słyszeliście. Okay, and here on the as brown circles, you will find chimpanzees in Africa because they are not in all the continent of Africa. I szympansy właśnie nie mieszkają wszędzie w Afryce,
Tylko właśnie tam, gdzie są te brązowe kółka. Nie wiem, czy widzicie na tym. O, właśnie Sara tu pokazuje. And here is the location of our sanctuary. I tu właśnie, gdzie jest ta pineska czerwona, mieszkają, znajduje się sanktuarium, którym się opiekuje organizacja Sary. So Africa is beautiful. There is beautiful landscapes, animals like giraffes, but also elephants, which is really important, and culture. Cudowne obrazki, wonderful pictures, thank you. Sara właśnie powiedziała, że Afryka to jest cudowny, przepiękny kontynent, bardzo różnorodny, z cudownymi, takimi naturalnymi obrazkami, krajobrazami, w których mieszkają takie zwierzęta jak żyrafy, słonie, ale wiele innych też gatunków dzikich zwierząt. Okay, now we are going to speak about the body of chimpanzee, which is really important and interesting. So you can see on this photo here, their arms are longer than their legs. I teraz opowiemy troszeczkę o ciele szympansa. Zwróćcie uwagę, że ręce, czyli te łapki z przodu, mają dość długie, nawet dłuższe niż nogi. Then you can see that the coat of the chimpanzee is generally black. I futerko mają ciemne, czarne. And then the face, the hair, hands and feet are naked, and the skin of their color becomes black when they become older. Oh, I had no idea about this. Tu Sara odkryła tajemnicę. No, pierwsza rzecz, i to chyba widzimy wszyscy, że na przykład uszy albo twarz, dłonie i stopy są bez futerka. I zobaczcie, kolor skóry, jak są młode, przypomina nasz kolor skóry. Natomiast jak już stają się starsze, ten kolor skóry się zmienia i staje się ciemny. Jak zobaczcie, na tym zdjęciu obok mamy dwie małpy z taką ciemniejszą buzią i jaśniejszą. I z tą ciemniejszą to jest po prostu starsza małpa. Now I have another question for you, which is, do you know for what reasons we welcome baby chimpanzees? So A, they lost their houses, B, they lost their parents, or C, they can't have food anymore. You can write it on the chat. Pytanie do Was, dzieciaki, na czacie. Jak myślicie, dlaczego my przyjmujemy do naszego ośrodka malutkie małpeczki? I są trzy odpowiedzi. Pierwsza to jest, bo oni tracą swoje domki. Druga odpowiedź to jest, że oni tracą swoich rodziców. A trzecia, że oni nie mają wystarczająco jedzenia. Jak myślicie, która odpowiedź jest prawidłowa? Muszę ci napisać ABC. Swoich rodziców. They lost their parents. That's one answer. C and A. C. See? A, B, C. Well, actually, they are right because this is those three answers that are unfortunately the reasons why we welcome baby chimpanzees. So, for example, what can you see on the next video that is coming? Sarah, wait a minute, I need to Oh, translate. sorry. Yeah. Czyli te osoby, ci z Was, którzy odpowiedzieli ABC, mieli rację, bo właściwie to są te najważniejsze powody, dlaczego małe szympansy trafiają do sanktuarium. I tu zobaczcie, Sara przeszła do kolejnego obrazku i powiedzcie, co Wy widzicie na tym obrazku. Możecie napisać. So Fire. yeah, fire, very good.
We can also see forests and smoke, which is really, really important. Tak, zgadza się. Czyli widzicie tu pożar, widzimy las i widzimy też ten dym, ten smog, który no niestety też jest bardzo groźny, nie tylko dla szympansów, dla innych zwierząt również. So indeed, when we put fire on the forests, chimpanzees lose their houses because we destroy the forests. So they can't have food anymore and they lose their parents or their family. I właśnie pożary to jest jeden z takich, jedno z najważniejszych zagrożeń, które zmieniają życie szympansów, ponieważ nie mają wtedy jedzenia, często tracą swoich rodziców i oczywiście pozbawione są swoich naturalnych siedlisk. Pani Mirosława pisze, ludzie niszczą naturalne siedliska zwierząt. Tak, zgadza się. I to my jesteśmy powodem. To nie są naturalne pożary, które biorą się dlatego, że są upały na przykład. Albo nie tylko. Okay. Then I have another video to show you. So also the same exercise. Can you tell me what can you see on the video? No dobrze, a teraz kolejne wideo i powiedzcie, co teraz widzicie? Kogo teraz widzicie? Jak myślicie, kto to może być? They hunt. Mm-hmm. Hunter. Hunter again. Yes, very good. This is the good answer. And unfortunately, this is osobnik, the poacher. Mm-hmm. The reason that we welcome, the most important reason that we welcome a chimpanzees in the sanctuary. I to jest drugi powód, dlaczego szympansy trafiają do sanktuarium, właśnie ku sownictwu. So we call it poachers, so this is a different from hunters, because poachers is referred to people that kill animals or to capture animals to sell them. So this is traffic. I tu musimy właśnie zrozumieć różnicę pomiędzy myśliwym i kłusownikiem. Kłusownik zabija zwierząt albo wyłapuje dzikie zwierzęta dlatego, żeby sprzedać je. And so some people kill chimpanzees, but this is completely illegal. I właśnie, tu Sara dodała i dlatego też, że jest to nielegalne. So this is the reason why we welcome baby chimpanzees, most of them, because they have been captured by poachers. I dlatego też naszym centrum przybywają młode szympanse, dlatego że właśnie były wyłapane kiedyś przez kłusowników. So to explain a bit, this is horrible for chimpanzees because poacher want to capture the baby chimpanzee, which is traumatic for the baby because their mother will defend the baby in front of the poachers, but the mom will be killed because of that. Do I understand well that the parents are killed because they will and they want only young chimpanzees, they don't want old one. Okay. No. Yeah. Tu musiałam doprecyzować, żeby naprawdę dobrze to przetłumaczyć. Okazuje się, że rodzice młodych szympansów są zabijane, dlatego że mogą bronić swoje dzieci, nawet nie mogą, a z pewnością będą bronić, a te maluchy trafiają do niewoli. So the poachers will earn money from the capture of the baby because they will send them worldwide at the international scale. I kłusownicy w ten sposób zarabiają pieniądze. Oni łapią te młode szympansy i wysyłają potem wszędzie w świat. So
That's why we welcome them. And please meet our different baby chimpanzees. Here is Kanda, here is Noemi, Zoe, and Siaka. Oh, they're so sweet. I tu są właśnie mordki tych cudownych maluchów, które trafiają do sanktuarium. Każdy z nich ma swoje imię. Nie pytajcie, nie będę nawet próbować powtórzyć te imiona, bo wiele z nich po prostu są bardzo skomplikowane dla nas Polaków. Jedyne, co zapamiętałam, tu mamy tą malutką szympansicę, która tak stoi na nóżkach, to jest Zoe. A cała reszta to... To nie wiem. Okay, thank you. So now we present Siaka, who is our last orphan who arrived in January, and he's only 2 months old. Oh my God. And where is it? Can you show us? Yes, it's coming. I have videos of it. It's coming. Okay. I tu zobaczcie, za chwilę Sara pokaże nam nagranie z malutką szympansicą. Czy to jest ona? Chyba ona. I ona trafiła, jak miała 2 miesiące. Zobaczcie, jeszcze pije mleczko. So, as you can see, we give the milk bottle, no, the baby bottle to Siaka because he is really, really young. So, he needs milk so from his mother, but his mother is not here anymore. So, we have to give him the milk. Mm-hmm. Teraz już wiemy, że to jest on jednak. To jest właśnie ten problem, prawda? Czasem imię nam nic nie mówi i nie wiemy, czy to jest on, czy ona, ale tu widzimy jego pijącego mleko, dlatego że niestety mama była zabita, a takie małe zwierzaki jeszcze potrzebują mleczka. Więc dajemy mleczko w butelce, tak jak my, ludzie, dajemy mleczko swoim dzieciakom. Mhm. So Siaka, when he arrived, he had he has been beaten by a dog, so he was hurt in his hand here, so he had to take care of him. So now he is better, and as you can see on the video, he is awake and he can barely walk. Mm-hmm. I kiedy Siaka trafił do sanktuarium, to niestety jego dłoń była uszkodzona, ponieważ pies pogryzł tego malucha i bardzo trudno było wtedy nawet przemieszczać się Siace. Ale teraz już jest to wiele lepiej, jak właśnie widzicie na tym wideo. Maluch odżył i wygląda całkiem dobrze. And so on the video you can see he has no teeth, as he is really, really, really young. He is only 2 months old, so here on the video we don't see any teeth. Yes. I zobaczcie, to jest taki maluch, kiedy jeszcze nawet nie ma ząbków, tak jak ludzie też rodzą się bez zębów. Nie wiem, pewnie już tego nie pamiętacie, ale naprawdę nie mieliście zębów, jak urodziliście się. I on też nie ma ząbków, bo ma dopiero 2 miesiące. Mhm. So now Siaka has to integrate a group of baby chimpanzees so he can learn the movements and the communication of chimpanzees. I teraz przed Siaką jest wyzwanie. Musi teraz się zintegrować z pozostałymi szympansami w sanktuarium, zobaczyć, jak się poruszają, jakie mają sposoby komunikacji, żeby po prostu stać się częścią rodziny szympansów. And now we will see how are chimpanzees in their real life, and they love to play. So I will show you the several videos of them playing.
I teraz Sara nam pokaże kilka wideo, jak szympansy zachowują się na co dzień. One uwielbiają się bawić. No i zobaczymy, co tu ciekawego nam Sara przygotowała. It's coming here. Okay. O rany. Latający szympans. So... Wow. Can you see it well? It's okay? Yes. Okay. More or less. It's oh. It's not... Wait. It's... Is it better? It's now? Not smooth playing, but it's okay. Okay. Oh, I'm sorry. You know, it's okay. Easy. So here. Okay, widzicie, jak szympans potrafi latać, dosłownie latać w powietrzu. Pewnie nie jedno dziecko chciałoby tak samo. I pewnie niektórzy z was tak potrafią. Okay. Okay. So it was Marco playing on the trees, and then we have Sewa. That he's playing with a little chimpanzee and they are running together. Okay. They love playing together like this. I zobaczcie, a tu dwie małpeczki, jedna znalazła jakiś patyk i właśnie złapała za ten patyk, a drugi ją ciągnie. Nie wiem, czy dobrze to widzicie, ale naprawdę Sara właśnie powiedziała, że to jest dwójka przyjaciół i oni bardzo często bawią się we dwójkę. Mhm. Okej. Okay, oh my. Here is another baby chimpanzee that is playing with leaves. A tu kolejny maluch, który bawi się liśćmi. A tu coś badają chyba. They're discovering something. Discovering things. And here, as you can see here, there is a turtle and chimpanzees are and the chimps are really intrigued by this turtle. Aha, nie wiem, właściwie Sara tu odkryła tajemnicę, bo zastanawiałam się, co oni badają. Oni znaleźli żółwia i próbują zrozumieć, co to jest. No to może być. Dotykają paluszkiem nieśmiało. So yeah, that was intrigued. And finally... chimpanzees are really protected between each other. Mm-hmm. I zobaczcie jeszcze jedno wideo, gdzie szympans jeden broni drugiego. Szczególnie właśnie te mniejsze są bronione przez starsze. Mm-hmm. So for example here, Tula, the big one, he's helping Pepe to climb the tree. No i tu właśnie maluch się bawi na drzewku, a starszy też nadzoruje, żeby wszystko było dobrze. Not only in the tree, they climbing each other. Yeah. Wspinają się po drzewach, ale po sobie się wspinają. Oh. We have also, we call it the little train, because they walk together. A tu my nazywamy to małym pociągiem, ponieważ właśnie tak sklejają się jeden z drugim i nie mogą się rozstać. I chodzą tak we dwójkę. And this is a way for the baby to follow the group of chimpanzees. Aha, i w ten sposób właśnie maluch przyzwyczaja się do bycia w grupie. Najpierw takie pierwsze nieśmiałe kroki. And here you can see a big chimpanzee, an adult chimpanzee, taking care of the ear of the little one because he has been cut with leaves or branches, so he's taking care of it. A tu widzimy, jak starszy szympans opiekuje się młodszym, bo młodszy gdzieś się zadrapało w ucho i starszy próbuje właśnie pocałować, przytulić, powiedzieć, że nic się nie stało. Tak jak u nas właściwie w rodzinach, tak samo.
Pani Mirosławo właśnie pisze, że potrzebują bliskości. Tak, to jest naprawdę coś bardzo ludzkiego. And we have seen almost everything about chimpanzees right now, so thank you very much for your attention. No i słuchajcie, doszliśmy do końca prezentacji. Thank you very much, Sarah. Ale oczywiście mamy jeszcze czas i ten czas zostawiliśmy po to, żebyście mogli zadać pytanie Sarze, bo kto, a ona na pewno wie bardzo dużo o szympansach i możemy uzyskać odpowiedzi na nasze pytania, które mieliśmy od wielu miesięcy, mam nadzieję. Teraz proszę Was, wpisujcie wszystko w czacie, a ja będę tłumaczyć Sarze, albo jeżeli ktoś potrafi, to może od razu po angielsku zadać pytanie. Dobrze. Sarah, probably you should close the presentation in order everybody sees you well. Czy szympansy są pod ochroną? Ile lat żyją szympansy? Okej. Okay. Ile? O matko. Dobrze, wait a minute. How many years lives one chimpanzee? Just average. It's really similar to us, so the longest is 50 years old. 50 years? Okej, słuchajcie, jeden szympans, tak średnio, żyje mniej więcej ile żyje człowiek. Co prawda, no teraz żyjemy troszkę dłużej, ale 50 lat tak średnio żyje szympans. The next one. What is the price of one chimpanzee? Just. It can be 20,000 euros. O, okej. Okay. Jeden szympans kosztuje około 20 000 euro. Około 80 000. No taka and, dość droga zabawa. And this is only for the babies. The adults can be higher in prices. Aha. However, people prefer babies prefer smaller. To buy because it's smaller. But then we have a problem of it grows, so it has more food, and then it becomes complicated. I Sara właśnie powiedziała, że starsze szympanse właściwie kosztują drożej, ale ludzie preferują te maluchy. Też ze względu na to, że dorosłe szympanse potrzebują więcej jedzenia i to może być całkiem skomplikowane wykarmić szympansa. Sara, I have the question actually to you. Who is buying chimpanzees? I have no actually idea. It can be everywhere, but mostly in Asia, in Middle East, but you can also find some in North America. In North America? Just people, individual people? Yes. Or also you can have media, but it's less now, but 20 years ago you could find baby chimpanzees on TV shows, and sometimes it happens that then, oh wow! No, okay, I will translate. Zapytałam Sary, kto też kupuje szympansy, bo dla mnie to jest troszkę jakaś dziwna historia. Po co u siebie w domu. No i Sara powiedziała, że jednak zazwyczaj w krajach azjatyckich wciąż jest popyt na szympansę. Czasem też Północna Ameryka, ale przede wszystkim właśnie Bliski Wschód i Azja. Dobrze, słuchajcie, lecimy, bo mamy jeszcze dużo innych pytań. Czy szympansy są pod ochroną? Are chimpanzees protected by law, by state? Yes, because chimpanzees are considered as not being hunted.
So you can't hunt them. That's why this is considered as illegal. So then it enters in the program of protecting animals from poaching, not from hunting, but from poaching. And in the law, this is different because poaching is considered as illegal, but hunting, no. Okay. Mm-hmm. Okay. No to tu jest mała zagwozdka, ponieważ jeśli dobrze zrozumiałam, Kasia potwierdzi, czy dobrze, szympanse są chronione przez przed kłusownictwem. Natomiast wciąż można... Zakaz na polowanie też? Oczywiście, że jest zakaz na polowanie, ale ponieważ są kłusowniki, to chronić trzeba ich przed kłusownikami. Aha, czyli są chronione. Nie wolno. Dobrze. Jak szybko poruszają się szympanse? How fast are chimpanzees? Sorry, I didn't understand the question. How fast are chimpanzees? Oh, fast, really fast. I don't know exactly the speed. However, they are faster than us for sure. Mm-hmm. On Earth or on the trees. Mm-hmm. Sara nie wie dokładnie, jaka jest prędkość szympansów, ale powiedziała, że na pewno są szybsze niż my. I na drzewach, i na lądzie, więc raczej nie jesteśmy w stanie ich tak po prostu dognać. Okej. Okej, do ilu lat żyją szympansy? Co jedzą? What do eat? What do chimpanzees eat? They eat mostly leaves, but also fruit and sometimes insects. But they are not considered, they are considered as vegetarians mostly. Vegetarians, okay. Zazwyczaj szympansy jedzą liście, ale też owoce i czasem owady, ale owady rzadziej i właściwie uważamy szympansów za wegetarianów. And also, if I can precise something, they eat leaves, but with the branches and the leaves, they create a nest. And they sleep every night on a nest that they create every day. Every day. They create new nests and then they change it with branches and leaves. Okej. I tu też ciekawa informacja, która też była w naszych materiałach, pamiętam, że Agnieszka, która też dołączyła do nas, przygotowała taki materiał o gniazdach, które robią szympanse i Sara potwierdziła, że codziennie, wyobraźcie sobie, szympanse robią sobie gniazdo, w którym śpią, ale następnego dnia już w nim nie zostają, a budują sobie kolejne gniazdo z gałęzi i z liści. Okay. How tall are chimpanzees? It's 1.20 m, 1.30 m for the biggest one. Kaśka, przetłumaczę, bo ja już czytałam. Wysokość jedyna. We don't have the same measure, right? Uh-huh. I don't know. I'm sorry, I don't know in feet. I'm sorry. I can't. Tak. Słuchajcie, tu mamy małą zagwozdkę z Kasią, ponieważ my działamy w centymetrach, a Sara podaje nam w innych długościach. Musielibyśmy przekalkulować, ile wzrostu mają szympanse. Napiszemy może wam w mailu, jak już przekalkulujemy, przeliczymy. Dobrze, i słuchajcie, jeszcze mam jedno pytanie. Tu pytanie pani Martyna pyta, skąd pani nadaje? Pani nadaje z Paryża. Sara, are you from Paris now? Yes. Yes. I to jest biuro, to jest centrala tego sanktuarium. Natomiast samo sanktuarium oczywiście znajduje się tak, jak właśnie Sara pokazała, w Afryce i tam są główne podstawowe działania tego centrum. And one more question, or not even one, we have two more. Do chimpanzees swim? Twin? Swim. Ah, swim. Okay.
Yes and no. It depends. Basically, they don't know how to swim. Mm-hmm. However, and they don't like water, to be honest. Big monkeys, so apes, they don't like water and they don't like to swim. However, they can learn it because they learn everything. They learn how to create a nest. They learn how to speak with each other. So if someone helps them to learn to swim, then they can swim. But this is not frequent. That's not natural for them. Mm-hmm. That's not natural for them. I słuchajcie, to jest coś bardzo ciekawego. Czy szympansy potrafią pływać? Okazuje się, że szympansy nie przypadają za wodą i właściwie one nie pływają, ale jeżeli ktoś chciałby nauczyć szympansów pływać, to owszem będą potrafiły, jak wiele innych rzeczy potrafiły robić, bo one naprawdę całkiem fajnie się uczą. Okay, oh, we have very interesting question. Did the chimpanzees leave when the dinosaurs were already on the earth? It wasn't chimpanzees, but it comes from our ancestors. So it was a mix of humans and apes in general. All right, okay. Odpowiedź trochę tak. To nie były konkretnie ten gatunek, to nie były szympanse, ale to był taki nasz wspólny przodek i człowieka, i szympansa. No i okazuje się, że ktoś w tych czasach już też żył. Okay, two more questions. Cześć. Do chimpanzees have some kind of illnesses? Thank you all. We should Sarah teach you how to say dziękujemy in Polish. Thank you. Okay. We have one more minute and we have one or two questions. Chimpanzees have some kind of illnesses, their own illnesses, which we, for example, have, we as a people? So you mean diseases, right? Yes. Okay. Yeah, I wasn't sure. Yes. They are concerned. For example, the COVID, they have been concerned by the COVID because we are similar. So they are able to contract the same virus as we do. Mm-hmm. So this is really difficult to protect them. Okej, i słuchajcie, odpowiedź tak i niestety, ponieważ my jesteśmy bardzo podobni, szympanse mogą chorować na te same zachorowania. Sara dała przykład COVID-u na przykład. Byli naprawdę opiekunowie zmartwieni tym, żeby szympanse nie podłapali tej choroby, bo faktycznie mogłoby być to groźne dla ich zdrowia. And one more question. Where did you get these films? Do you have more to share with us? Yes, this is on our social medias because we have people on the sanctuary to take care of chimpanzees, and we have every day videos and photos of our chimpanzees. Okej, okay. I słuchajcie, w mailu też wyślemy informacje, ponieważ centrum ma Instagram, w którym znajdziecie bardzo dużo fajnych nagrań osób, które opiekują się szympansami. No i tam możecie zobaczyć, jak te maluchy i nie tylko maluchy, też starszaki bawią się ze sobą. All right, 36 minutes, and that means that it's time to say thank you, Sarah. Thank you. Thank you very much.
for a great presentation, for a wonderful meeting. Mam nadzieję, że Wam też się spodobało, moi drodzy. Pozdrawiamy, życzymy dobrego dnia. Niepubliczny przedszkola Akademia Malucha w Żywcu. Okej. Dobrze, to teraz możecie z nami się połączyć. Jeżeli ktoś chce włączyć kamerę, żebyśmy zobaczyli Was, zapraszamy. I już będziemy z Wami się żegnać. Dziękuję Wam bardzo za cudowne spotkanie, Agnieszka. Anika. Powiedzieliśmy dziękujemy Wam w języku Manika. To jest język tego plemienia, które zamieszkuje te tereny, gdzie Farana. Jest sanktuarium, koło Farana. O, cudowne. A to jest Agnieszka właśnie, która przygotowywała materiały dla Was o szympansach. Mam nadzieję, że wykorzystujecie te materiały i podzielicie się z nami tym, co robicie. Jesteśmy bardzo ciekawi. No to moi drodzy, dziękuję Wam raz jeszcze. Życzymy Wam miłego dnia, wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że będziemy ratować te cudowne, piękne zwierzaki, które są przecież tak podobne do nas. Miłego dnia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. No dobrze. Dziękuję. Do zobaczenia. How do you say in Polish? Dzień dobry. Dziękuję. Dobrze. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.